Odkryte korty tenisowe nie są najczęściej uczęszczanym miejscem w okresie zimowym. Gmina Szczabno-Zdrój postanowiła jednak zaadoptować ich część na lodowisko. Inicjatywa przyciągnąć ma do uzdrowiska turystów i kurasjuszy oraz stanowić atrakcję dla mieszkańców miasta. Lodowisko tworzone jest w sposób naturalny, bez specjalnych maszyn. Codziennie na kort tenisowy wylewana jest woda, która zamarza pod wpływem niskiej temperatury powietrza. Pracownicy wygładzają jednak taflę lodowiska oraz odgarniają śnieg. Zostały zakupione łyżwy, 22 pary łyżew dla dzieci i młodzieży, które zechcą poślizgać się na tym lodowisku i one są do nieodpłatnego wykorzystania właśnie na terenie kortów. Tam można wypożyczyć takie łyżwy, zostawiając jakiś dokument, czy legitymację, czy dowód osobisty. Gmina chce, aby z lodowiska korzystały przede wszystkim zorganizowane grupy ze szczawieńskich szkół. Atrakcja, jeśli warunki pozwolą, powinna być dostępna już w najbliższy weekend.